Ja tak się zastanawiam. Słuchaj, mamy Maćka Żurawskiego tu w studiu i tak się zastanawiam, bo nasze reakcje widzieliśmy w tym materiale, ale jak sami piłkarze musieli wewnętrznie, jako grupa przy tych, bo zobacz, to byli jednak mega znaczący. Oglądałeś to w ogóle w Polsacie wtedy? Ja chyba tego nie oglądałem wtedy. Jeszcze byłeś w Szkocji wtedy, w Glasgow? Chyba tego nie oglądałem, natomiast jakby no dowiedziałem się od razu, tak, więc Nie, to jest niedowierzanie, no to jest po prostu to nawet zastanawiam się, czy faktycznie to się wydarzyło. Wszyscy niedowierzali, Michał Orszewski, dziennikarze, kibice. Tak, zaczynasz dzwonić tak, żeby potwierdzać, czy faktycznie tak jest, no bo to jest wręcz rzecz niemożliwa. Żeby tacy zawodnicy nie pojechali na mundial, no którzy, wiesz, no to zawsze możesz się zastanawiać, nie wiem, gdzieś tam sprawdzać, czy oni grali wcześniej w eliminacji. A to wiesz, jeszcze gdyby to dotyczyło jednego piłkarza, tak? No to jeszcze byś powiedział okej, okay, a tutaj miałeś kilku podstawowych zawodników. I to też patrzę teraz po napastniku, czyli Tomka Frankowskiego, tak, że tak się zastanawiałem później już nad tym wszystkim odnośnie Tomka Frankowskiego, nawet pod swoim kątem, bo generalnie to był jedyny taki turniej Mistrzostwa Świata, na który ja pojechałem, będąc w takiej najwyższej dyspozycji, bo to było po tym dobrym sezonie w Celtiku. Bo pierwszy twój sezon najlepszy. Taki najlepszy, dokładnie. Tak, potem już to wszystko było takie, wiadomo, inne, bo te Mistrzostwa Europy to też było tak, to już zmieniałem klub na Larysę, wszystko było takie zaburzone. Ale tu faktycznie, to jakby nic nie powinno mi przeszkadzać. I tak sobie potem pomyślałem, że znalazłem coś takiego, może to się wyda też, no nie wiem, dla kogoś takie, nie wiem, słabe wytłumaczenie, ale ja zawsze z Tomkiem Frankowskim rywalizowałem. Jeszcze w Wiśle Krakowie grałem, no to zawsze o te bramki, o strzelania. To była taka pozytywna rywalizacja, my się nakręcaliśmy. Jeden strzelił, drugi... Dogrywaliście sobie czasami? Albo drugi chciał w kolejnym meczu strzelić, nie. Tak żeby wyrównać wszystko. Nie? I jakby te statystyki cały czas stawiać sobie wyżej. Dogrywaliście sobie, czy dogryzaliście sobie? Dogrywaliśmy sobie. Natomiast w momencie, kiedy też jakby ja usłyszałem, że Tomka nie będzie, no to ja straciłem taki dla siebie argument, że teraz ja nie mam z kim rywalizować, bo te eliminacje przecież do Mistrzostw Świata to też była rywalizacja. On 7, ja 7 i to, i to też się nakręcało tak naprawdę. Ja czułem po prostu, że jak on strzelił, to mówię, ja też muszę teraz, nie, to muszę znowu nadgonić. Nie? I to było takie, a kiedy i on nie pojawił na tym Mistrzostwo Świata, to też ja jakby straciłem taki motyw, taki przewodnik, że ja mogę, teraz nie mam z kim rywalizować po prostu.